Gościem pierwszych targów książki Rozetta w Bytomiu jest Grzegorz Braun, reżyser i publicysta. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się Państwu, widzom tego programu, no i wszystkim gościom targów Rozetta, gościom, czyli klientom, nie bójmy się tego słowa, bo tu chodzi przecież o interesy, o polski interes narodowy i o interes polskiego wydawcy. Tak, zupełnie prywatna inicjatywa, za prywatne pieniądze. Co Pan sądzi o takich inicjatywach? No mój Boże, serce rośnie, bo jeżeli coś się udaje w Polsce sklecić, związać jakiś koniec z końcem i to nie jest z funduszy reżimowych, to nie jest z dotacji eurokołchozowej czy przez jakieś ministerstwo, czy tam fundację zasilaną przez spółkę Skarbu Państwa, no to rzecz wspaniała. Tak, w Polsce mamy przecież no szereg dobrych zmian, jak wiadomo, następuje, ale mimo tych zmian portret Stanisława Kostki-Potockiego, wielkiego mistrza Wielkiej Loży Narodowej, dalej wisi nad biurkiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który zasiada za tym biurkiem w kradzionym Pałacu Potockich przy krakowskim Przedmieściu. No więc taka jest sytuacja. Mamy programy tam i 500 plus i mieszkanie. Plus i bardzo się cieszę, że to nie są targi plus, tylko to są zwykłe targi książki. Cieszę się, że w Bytomiu. Patrzę tak tutaj na ten herb Bytomia i bardzo mi się to podoba, bo mamy tutaj orła Piastowskiego, sprawę polską mamy, no i mamy fedrunek, prawda? To znaczy mamy górnika, czyli dolnika, czyli gwarka, który się musi ciężko napracować, żeby sprawa polska mogła być przynajmniej na pół gwizdka, żeby przynajmniej pół orła było z tego kopania. No więc patrzę na tych wydawców katolickich, patriotycznych, no bo przecież żadna, chwała Bogu, komuna tutaj nie jest reprezentowana na tych targach i nie przejawia, chwała Bogu, komuna akurat na tyle bacznego zainteresowania, żeby próbować nam te targi odwołać przez ogłoszenie tej imprezy na przykład faszystowską. Takich rzeczy, takich akcji jeszcze nie było. Cieszę się, że to ma wszystko zdrowe podstawy ekonomiczne, że to jest normalny rachunek, że tutaj się sprzedaje normalnym Polakom książki, które oni nabywają za własne pieniądze, a nie sięga do ich kieszeni żaden z tych wydawców poprzez system jakiejś eurokołchozowej dotacji, która poprzez aparat wyzysku fiskalnego wydusza najpierw z czytelników gotówkę po to, żeby ich, jakby to powiedzieć, przymusić do partycypowania w takiej transakcji o wątpliwej wartości. Tutaj wszystko ma wartość realną i to jest najpiękniejsza, najlepsza wiadomość. A jeszcze bardzo ważną informacją w związku z tymi targami jest to, że te targi wpisują się w obchody okrągłej rocznicy, 1050. rocznicy Chrztu Polski. No, przy okazji właśnie może zapytam Pana, jak ważne jest dla Polski to dziedzictwo, które nadano podczas Chrztu Polski? No mój Boże, to jest tak ważne jak tlen dla człowieka. Jeśli ktoś próbuje konstruować Polskę, destylując naszą tradycję państwową, narodową, z tych komponentów, które wnosi tradycja katolicka, no to osiągnie jakiś co najwyżej trujący destylat, bo bez tego aktu sprzed 1050 lat, bez wejścia Polski, no tak nie od razu pełnym raźnym krokiem, ale bez można powiedzieć otrzymania przez Polaków promesy na uczestnictwo w kręgu cywilizacji łacińskiej, myślę, że nie mówilibyśmy tutaj tym językiem. Myślę, że nie mielibyśmy wspólnej płaszczyzny porozumienia, wspólnej czytelnikom, wydawcom, organizatorom targów Rozetta. O tę cywilizację łacińską tutaj chodzi. Cywilizację, która była nadzwyczaj
bezpieczna i dlatego pięknie rozkwitła na polskim terytorium przed wiekami. I stąd data, rocznica, 1050 lat chrztu Polski, no to jest rocznica większa niż inne. No i ubolewać trzeba nad tym, że nie jest ona na tak poczesnym miejscu w kalendarzu życia państwowego, ba, nawet w kalendarzu tego roku liturgicznego nie jest ta data, myślę, dostatecznie silnie akcentowana. Ale zdaje się, że sami Polacy, właśnie taki przykład tych targów, Polacy jednak mocno przywiązują wagę do tej daty. A no tak, bo właśnie jak władza, czy to państwowa, czy nawet duchowna władza, jak prześpi, tak, czegoś nie zauważy, no to Polacy jednak nie gęsi i potrafią rozpoznać w większości, jestem przekonany, że w większości potrafią rozpoznać, co dla nich dobre i co warto, na co warto własnym dzieciom zwrócić uwagę. I zwracaniu uwagi na te rocznice służą pożyteczne lektury, których nie brak na straganach, stoiskach, na targach Rosetta tutaj w Bytomiu w pierwszych dniach czerwca 2016 roku. A jakieś konkretne przykłady tych pożytecznych lektur? Konkretne przykłady pożytecznych lektur? No cóż, ja akurat, wiecie państwo, jestem takie, mam szczęście, że dostałem prezent od wydawcy. Ja nawet mam go tutaj. O, to jest na przykład taka pożyteczna lektura Edwarda Wojniłowicza, Wspomnienia. Widzicie państwo, połowa XIX i 1/3 XX stulecia w tych wspomnieniach opisana, zaklęta. Ja te wspomnienia znam, dlatego że to nie jest ich pierwodruk. One były już wcześniej omawiane, ale zdaje się, że głównie pierwsza część ich jest znana, a ta część druga nawet większości badaczy tej epoki znana nie jest. Stąd wielka się należy wdzięczność wydawcy. Tym wydawcą jest, jeśli dobrze pamiętam, tak, Klinika Języka jest wydawcą Wspomnień Edwarda Wojniewicza. Jeszcze raz pokazuję i reklamuję. Warto. Takie skarby, takie perły tutaj na tych targach można dostać. Czy te targi mogą być jakimś przykładem dla pozostałych grup, nie tylko targi, ale żeby coś innego organizowali w podobnym duchu, właśnie za prywatne pieniądze, gdzie się ludzie spotykają? Nie ma innych pieniędzy niż prywatne. Jeżeli są jakieś inne, to są ukradzione prywatnym osobom albo też wymuszone przez system wyzysku fiskalnego. Nie żebym był anarchistą, prawda, przeciwnikiem zdrowego, uczciwego, godziwego opodatkowania, ale nie ma innych pieniędzy niż prywatne. No jasna sprawa, że to jest pewien wzorzec do podjęcia, do stosowania we wszystkich innych dziedzinach, bo nie będzie, szanowni państwo, Polski, ani Polski z dotacji eurokołchozowej, ani nie będzie Wojska Polskiego z dotacji amerykańskiej i w ogóle nic nie będzie. W ogóle nic nie będzie, jeśli sobie tego sami nie zafundujemy. No więc swój do swego po swoje, nie bójmy się przypomnieć tych haseł, swój czytelnik do swego wydawcy po swoje książki. Niechaj przychodzi i niechaj bez przymusu, bez ucisku, bez aparatu przemocy fiskalnego i policyjnego, niechaj jeden zasila drugiego, godzien jest robotnik zapłaty swojej, produkt intelektualny, duchowy, nie bójmy się tego słowa, powinien być godziwie, sowicie opłacony. To są przecież skarby. Książka, którą można bezpiecznie, bez ryzyka włożyć pod poduszkę własnemu dziecku czy do tornistra, no przecież to jest rarytas w świecie, w którym dzieci się uczy o globalnym ociepleniu, gender i za całą religijność ma wystarczyć przekonanie, że zbawiony będzie ten, kto sortuje śmieci. To
to przecież właśnie dobra lektura to skarb. Właśnie wspomniał tutaj Pan o książce, którą można dziecku podsunąć bez ryzyka. Bez ryzyka deprawacji i dezinformacji. Dokładnie. I no, mamy przykład takich targów. Czy może coś analogicznego można by było, jeśli chodzi o szkolnictwo? No to jest tutaj no nie krypto reklama, ale zachęta, pobudka, organizacja Pobudka nie od dziś, nie od wczoraj głosi, propaguje program Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Cztery pola, cztery obszary aktywności Polaków. Kościół, czyli tradycja katolicka, przez wielkie T pisana, duszpasterstwo tradycji katolickiej, msza tradycyjna, zwana trydencką. Ona musi między Polakami być szerzej znana, dostępna, no bo to jest skarb, kryształ, depozyt przeszłości. Szkoła. Kto chce ratować wszystkie polskie dzieci, niech najpierw uratuje własne. A jak chce uratować własne, jak odda dzieci na zatracenie do systemu kołłątajowsko-stalinowskiego. Parę tygodni temu, no, w ramach dobrej zmiany zmieniła się też pani minister edukacji i ja usłyszałem parę tygodni temu, jakie ona ma zmartwienie. Ona ma takie zmartwienie, że uwaga, cytuję, dzieci wyciekają nam z systemu. I dlatego ona się martwi, że tam niektórzy w domach uczą własne dzieci. No niestety, to jest właśnie ten Stanisław Kostka-Potocki nad biurkiem ministra urzędującego w kradzionym pałacu. To są te przeszłości, demony, straszliwe demony, które ciążą na polskim życiu politycznym, nawet w tym jego segmencie patriotycznym, deklaratywnie patriotycznym. No po prostu zła polityka uprawiana jest na gruncie złego rozpoznania historii. A więc Kościół, szkoła, strzelnica, czyli nie łudźmy się, że samym gawędzeniem załatwimy wszystkie sprawy, a poza tym sztuka celnego strzelania, ona kształci też, pomaga wyrównać oddech, sylwetkę, przejawić, żąda przejawienia poważnego podejścia do życia, przynajmniej na krótką chwilę. Stąd wszystkim rekomenduję wyjście na strzelnicę. No i czwarty punkt, mennica. To o tym najwięcej powiedzieliśmy, prawda? Za własne pieniądze. Za własne pieniądze, bo kto nie działa za własne, ten działa za cudze, a więc pożyczył, a więc nie jest wolnym człowiekiem. A więc, no cóż, kto płaci, ten wymaga. Jeśli mamy jakichś możnych sponsorów, no to zawsze przyjdzie taki moment, kiedy trzeba się będzie zawahać, czy możemy powiedzieć wszystko to, co tam nam na sercu leży i co mamy na końcu języka. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Sądzę, że targi książki Rosetta w Bytomiu są bardzo szczytnym i wręcz powiedziałbym spektakularnym przykładem takiej działalności, którą na moją skromną miarę chciałbym ze wszystkich sił wspierać i niniejszym to czynię, rekomenduję, reklamuję, zachęcam. Przybywajcie, no bo przecież to są pierwsze targi książki Rosetta w Bytomiu, a do zobaczenia na 101. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.